Cześć, siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Buszu. Dzisiaj sobie robimy poradnik do Yone, czyli jednego z najbardziej fun to play, najbardziej widowiskowej postaci w LoLu. Jednak jest on bardzo wymagający, co dzisiaj się postaram zaprezentować. Tak jak zawsze, wszystko w pigułce, czyli runy, buildzik, jakieś sztuczki, matchupy oraz umiejętności dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z LoLem albo też swoją przygodę właśnie z Yone. Tak jak zawsze przypominam o możliwości zostawienia łapki w górę, komentarza, suba. Jest to niesamowicie ważne dla takich początkujących twórców jak ja, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam do poradnika. Okej, tak jak wspomniałem, osób, które dopiero swoją przygodę z LoLem zaczynają albo z Yone, pasywka od Yone działa na takiej zasadzie, że pierwszy autoatak od Yone zawsze zadaje obrażenia fizyczne, drugi natomiast zadaje pół na pół obrażenia fizyczne oraz magiczne. Dodatkowo Yone ma taką samą pasywkę jak Yasuo. Kiedyś to było na takiej zasadzie, że jego szansa na trafienie krytyczne się podwajała, teraz to działa na takiej zasadzie, że jeżeli kupicie na Yone sobie właśnie kryta, to teoretycznie nam daje 15%, teraz jest 38%, kupimy jeszcze raz 75%, jest to liczone na jakiej zasadzie, to się jeszcze oczywiście wszystko może zmienić. Przeważnie jak widziałem, to Yone bufują na takiej zasadzie, że właśnie ruszają tą pasywkę. Warto wspomnieć, że jak właśnie nasza szansa na trafienie krytyczne jest zwiększana, to potem jeżeli sobie właśnie kupimy kryta, kiedy już mamy 100%, to się konwertuje nasze AD na tego kryta. Także tu kupiliśmy 15% kryta, dostaliśmy 15 AD, kupimy sobie po raz kolejny, zaś dostaliśmy 15 AD. Także nie bójcie się, na Yone na spokojnie możecie sobie przekroczyć tą szansę na trafienie krytyczne. Ok, Q od Yone działa na takiej samej zasadzie jak Q od Yasuo, czyli po prostu jest to pchnięcie swoim mieczem do przodu. Jeżeli kogoś trafimy dwa razy, chodź tu krawie, jeżeli kogoś trafimy dwa razy, no to widzimy, mamy wokół siebie takie kółeczko. Te kółeczko działa na trochę innej zasadzie niż kółeczko od Yasuo. Dlaczego? Bo Yasuo oczywiście jakby wyrzuca swoje Q, to stoi w miejscu i te Q leci na dość daleki zasięg. Tutaj natomiast Yone się lekko daszuje we wskazany fragment i jego Q leci podobnie jak Yasuo. Widzimy, tak to wygląda. Tą umiejętnością można przeskoczyć przez ściany, co jeszcze później zaprezentuję. Przez nie wszystkie, przez większość naprawdę tą umiejętnością można przeskoczyć bardzo grube ściany. Co warto wspomnieć, cooldown Q nie zmniejsza się wraz z zakupieniem cooldown reduction. Widzimy, tu mamy 3,6. Kupimy sobie coś pod cooldown reduction, nadal jest 3,6, ale jeżeli kupimy sobie tutaj właśnie attack speeda, no to ten cooldown się zmniejszy. Kupiłem sobie tu trochę sztylecików i mamy 2,73. Maksymalny cooldown jakby tego Q to jest bodajże 4 sekundy na początku, jeżeli nie mamy nic attack speeda. Minimalny jest 1,33. Cast time tej umiejętności to jest 10 sekund naszego cooldownu, czyli jak mamy 3,6 cooldownu, to cast time będzie 0,36. On także się zmniejsza z naszym attack speedem. Czyli automatycznie najdłuższy cast time, jeżeli mamy 4 sekundy cooldownu, to jest 0,4. A jeżeli mamy właśnie 1,33 cooldownu, czyli najmniejszy jak jest możliwy, jeżeli kupimy odpowiednią ilość attack speedu, to cast time to jest 0,133. Myślę, że to jest w miarę logiczne. Warto dodać oczywiście, że ci wrogowie właśnie, których tutaj właśnie Yone sobie podrzuci, są podrzuceni na 3/4 sekundy, także na bardzo, bardzo długi czas. Ok, Wodione to jest machnięcie swoim kijem we wskazanym kierunku. Zadajemy obrażenia fizyczne i magiczne, tak jak było z naszą pasywką w połowie. Są one zależne od maksymalnego zdrowia przeciwnika. Można te obrażenia zaaplikować właśnie na minionach, na stworach i tak dalej. Są one, jak widzicie, zależne od max HP naszego przeciwnika. Dodatkowo jak trafimy właśnie kogoś, to zyskujemy shielda. Jeżeli trafimy miniony, to ten shield jest dość mały, nie za wiele obrażeń może pochłonąć, ale jeżeli trafimy jednego wroga, ten shield jest o wiele większy. Powiem więcej, za każdego trafionego wroga ten shield się powiększa, tak że patrzcie, tutaj ten shield jest naprawdę znaczący. Także jak widzicie, ważne będzie, żeby po prostu tego shielda zaaplikować w jak największą ilość wrogów w teamfightach. E od Yone jest trochę tricky, jest to dość unikalny spell. Yone zostawia za sobą powłokę, która jak widzieliście trochę dasznęła do tyłu. My w tym czasie jakby przybieramy postać, nie wiem, ducha, można to powiedzieć. Poruszamy się ze zwiększonym movement speedem, co możecie zauważyć. I co jest ważne, jeżeli atakujemy wroga w tym fragmencie, to stawiamy na nim takiego mini ulta Z-a. Czyli jak się wrócimy do naszego właśnie, nie wiem, do naszej postaci, zadajemy, widzicie, obrażenia true, zależne od obrażeń, które zadaliśmy. Także tutaj na przykład zrobimy trochę obrażeń, widzicie 55, nie jest to dużo, bo jest to 25% naszych zadanych obrażeń. Oczywiście wraz ze zwiększaniem tej umiejętności to się będzie zwiększać, ale tutaj jak zrobimy naprawdę bardzo dużo obrażeń, będzie to 153, co jest ważne. Także tak to wygląda
ten spell. Co ważne, jeżeli zrecastujemy szybciej naszą umiejętność, to oczywiście możemy wrócić do tego spellka szybciej. Jeżeli nie, no to wracamy do niego po 5 sekundach. Dla niektórych początkowych graczy może się wydawać, że to jest bardzo fajne narzędzie nie tylko do pościgu, ale także ucieczki. Jednakże trzeba pamiętać, że właśnie zawsze do tego wrócimy. Także jeżeli chcemy przed kimś uciec, chcemy być sprytnym, to zawsze do tego E wrócimy, co jest zdecydowanym minusem tego spela. Tak jak widzieliście, za pomocą tego E można przeskakiwać przez krótkie ściany. Jednakże, jeżeli będziemy chcieli przeskoczyć przez jakąś większą, może nam się to niestety nie udać. No jest to dość trudne, tutaj akurat mi się przydało, ale już oczywiście przez tą grubszą ścianę nie ma szans, że skoczymy. Warto też powiedzieć, że nasze E zostanie zaaplikowane wszystkim wrogom, których trafiliśmy, także jak tutaj zobaczycie, wszyscy dostali true damage. I R-ka od Yone. Yone przez pewien czas kastuje tą umiejętność, następnie dashuje się za przeciwników, podrzuca ich i zadaje właśnie, tak jak było wcześniej, połowicznie obrażenia magiczne oraz fizyczne. Jest to też fajna umiejętność do escape'u, możemy na przykład podejść przez ścianę i sobie właśnie nią uciec. Czy jak widzieliście, za pomocą E zawsze się wracamy, za pomocą R-ki już nie, także nasza R-ka także będzie służyła do escape'u. Warto też dodać, że czasami może być taka sytuacja, że będziemy chcieli uciec i tutaj dobrym jakby ograniem Yone będzie, że na przykład ktoś przeciwfleśnie albo kasadni da R-eczkę. Także załóżmy sytuację, że R-kujemy, ale ktoś tu fleśnie nam przed twarz, no jak widzieliście, pojawiamy się tuż za naszym przeciwnikiem, nie? A co jeżeli będzie tak, że będzie tu jeden przeciwnik i drugi, to Yone oczywiście zatrzymuje się za ostatnim przeciwnikiem, także tak to wygląda. Ok, pomówmy sobie teraz o kombosach na Yone. Takim podstawowym kombo, które będziemy wyprowadzać na linii, to jest oczywiście podejście do przeciwnika, autoatak QW, coś takiego. Tutaj już mam trochę większy attack speed, także to też jest bardziej smooth, wszystko to zrobię. Ale to jest taki mniej więcej build, który mamy w takim późnym mid-game'ie. 3 itemy nasze podstawowe, o których jeszcze oczywiście porozmawiam w sekcji buildu. Także autoatak QW to jest taki poł, który chcemy mniej więcej zadać. Oczywiście można to trochę zmodyfikować, na przykład możemy podejść do kogoś za pomocą naszego W, żeby on zrobił szyldzika. Autoatak Q, coś takiego. Oczywiście, jeżeli zadajemy obrażenia, to chcemy je zmaksymalizować, także dobrze będzie przed naszym combo użyć E, żeby po prostu zadać dodatkowy true damage, także wtedy autoatak Q i tak dalej. Oczywiście w przypadku takich bohaterów jak Yasuo, jak Fizz, niesamowicie ważne jest resetowanie animacji naszego autoataku, także nie będziemy chcieli dawać Q i tak dalej, tylko po prostu będziemy chcieli używać autoatak Q, żeby po prostu zmaksymalizować nasz damage. Niesamowicie ważne będzie także nasze trzecie Q. Jak widzieliście, ten podrzut jest dość mocny, na bardzo daleki zasięg, na bardzo długi czas, także jak będą wymiany na linii, chcemy nabić nasze Q na właśnie minionkach, potem podejść właśnie za pomocą naszego trzeciego Q i wtedy zadać bardzo fajne obrażenia. Jeżeli gramy Gale Force, no to także możemy go użyć tuż po naszym E, bo po prostu to są oczywiście dodatkowe obrażenia. Także tutaj używamy jakieś E, jakieś Q, możemy swoje Gale Force'ika kliknąć, W, Q, autoatak i wtedy zadamy bardzo duże obrażenia. Takie pełne combo z R-ką, gdzie maksymalizujemy nasze obrażenia, to jest oczywiście nabicie Q gdzieś sobie na minionkach, następnie podchodzimy do wroga, używamy E, żeby mieć ten true damage. Tutaj możemy także użyć R-ki, jakieś Q, jakieś W, Gale Force'ik jeszcze na sam koniec i zadajemy naprawdę bardzo ogromne obrażenia. Także zaprezentuję to teraz trochę szybciej. Stakujemy sobie Q na jakimś minionku, właśnie tutaj możemy użyć Q. Przeciwnicy się pojawiają, możemy użyć także R-eczki, Q, W na jak największej ilości targetów, tam jeszcze gdzieś Gale Force'ika możemy sobie wcisnąć, ale także możemy zacząć nasze combo oczywiście z R-eczki. Warto się ustawić za jakąś ścianą, bo ta R-ka jednak trochę się kastuje i przeciwnicy mogą ją sfleszować, także używamy R-eczki. Tutaj jakieś W, dwie targety, Q, na samym końcu może być też Gale Force'ik. Używamy i naprawdę wtedy obrażenia są bardzo zacne. Też warto wspomnieć, że jeżeli już jest jakby końcówka naszego E, czyli jak wiecie, to E możemy sobie właśnie tak użyć. Możemy użyć na samym końcu R-eczki, wtedy jakby nasza R-eczka się kastuje i dopiero po tym, jak R-eczka się skastuje, cofniemy do naszego cienia. Będę to po prostu nazywał roboczo cieniem. Także jeżeli użyjemy naszego trzeciego Q z R-eczką, no to sytuacja wygląda tak, że jeżeli użyjemy tutaj Q, potem R-eczki, no to tutaj wrogowie mogą to odskoczyć, czyli po prostu odfleszować albo coś takiego. Ale jeśli zaczniemy nasze combo właśnie z R-eczki, to mamy tutaj jeszcze czas oddać autoatak. Myślę, że to jest ważne do zapamiętania. Także nasza R-eczka
jakby nie może być zostać przerwana. Czyli jak ktoś na przykład wiemy, że użyje nas CC, na przykład jakiś gra gazbeczkę, w tym momencie używamy ereczki, żeby po prostu odskoczyć albo zadać dodatkowe obrażenia. Także combo, które możemy użyć, to jest stakujemy sobie Q, skaczemy za gościa, potem E, żeby za nich się pojawić, ereczka i tak to wygląda. Nasze E właśnie jest też także krótkim dashem, także jeżeli za pomocą naszego Q przeskoczymy, możemy użyć E, ereczki i wtedy to naprawdę fajnie wygląda. Także podsumowując, autoatak Q jest oczywiście sprawą kluczową. Na linii możemy sobie użyć jakieś combo typu W, autoatak Q, albo Q na samym początku. Jeżeli nie mamy wystarczającej ilości zasięgu, też warto oczywiście pamiętać, że za pomocą naszego E mamy zwiększony movement speed, także wtedy jakby aplikowanie tych autoataków jest o wiele łatwiejsze. Jeżeli gramy Gale Force'ika, możemy sobie go także użyć, żeby użyć Gale Force W albo Gale Force Q, także to może tak zadziałać. No i myślę, że to jest najważniejsze, żeby po prostu zadawać nasze obrażenia AOE jak najbardziej, czyli jeżeli oczywiście używamy ereczki, chcemy ją trafić w jak największą ilość osób, W także, Q też, bo ono też zadaje obrażenia AOE i myślę, że w tym wszystkim właśnie to są sprawy po prostu najważniejsze. Też jeżeli chodzi o takiego escape na przykład, czyli na przykład jeżeli jest taka sprawa, że E, tutaj nas czyhają przeciwnicy, warto sobie nam stakować Q na jakimś minionie albo coś takiego, wrócić Q, przeciwnicy są podrzuceni i wtedy mamy większe szanse, że po prostu uciec. Także jeżeli mamy naszą ereczkę i na przykład zostawiliśmy nasze E, a one zbliża się ku końcowi, możemy E, ereczka i wtedy też to jest jakaś szansa na dodatkową ucieczkę. Oczywiście tą ereczkę lepiej użyć w kierunku, gdzie nie ma jakichś wrogów, także tak jak sobie uciekniemy, wtedy są o wiele większe szanse, że przeżyjemy. Także weźmy sobie tutaj jakiś przykład teamfightu, gdzie ktoś się bije, staramy się gdzieś skampić, użyć E, żeby mieć oczywiście dodatkowe obrażenia, trafić z Elką jak największą ilość osób, użyć jakiegoś Gale Force'ika, zadać AOE obrażenia i tak to wygląda. Warto, jeżeli cofamy do naszego klona, mieć nastakowane trzecie Q. Dlaczego? Załóżmy, że tutaj jest teamfight, my się tutaj znajdujemy, używamy nasze E, używamy ereczki, W, Q, Gale Force'ik, drugi raz Q, cofamy. No i trochę jest przypał, ale mamy nasze trzecie Q, dlatego za pomocą tego Q możemy przeskoczyć przez ścianę. Także jak widzicie, posiadanie tego Q na Jona jest niezwykle ważne, bo nasze Q to nie tylko dodatkowe obrażenia, ale także dodatkowa mobilność. Także tak wyglądają komboski na Jonę. Jeśli chodzi o sztuczki, mamy identyczną sztuczkę co na Yasuo, czyli po prostu Q plus flash, żeby przeciwnik nie mógł zareagować, także używamy Q, następnie flasha i nasze Q się używa we wskazanym fragmencie. Także jeżeli chcemy kogoś trafić, no to możemy tak to zrobić, żeby po prostu to się działo szybciej. Czyli po prostu jak mamy ten nasz drobny cast time, ten paseczek, w trakcie jego używamy flasha i nasze Q ląduje we wskazanym fragmencie. Oj, tutaj nie wiem jak to nie trafiło, ale i widzicie, wszystko gra, jest gitara. Tak samo możemy użyć W flash i po prostu tutaj widzicie, przeciwnicy nie znajdują się w zasięgu mojego W, W, flash i jest to naprawdę cacy. Także tak to wygląda. To jest po prostu, żeby przeciwnik nie mógł zareagować. Jeśli chodzi o Q z podrzutem, można to zrobić na dwa sposoby. Albo użyć flasha, jeżeli kastujemy ten spell, albo kiedy już jesteśmy w powietrzu. Pokażę wam różnicę. Także tutaj sobie stakuję Q, używam Q, w trakcie jego kastowania flashuję. Widzieliście, te Q musi zawsze trafić. Tak samo tutaj sobie użyję te Q. Q jest, jak widzicie, w zasięgu, flash i po prostu z tego miejsca Q trafia, także nie wiem, po prostu to jest taka bardziej sztuczka, że patrzcie, tutaj sobie stoję, flash, trafia, no nie wiem, jakby tutaj jakiś Gragas użył E albo element zaskoczenia, po prostu tak to można zrobić, czyli po prostu Q, ale także oczywiście, żeby do kogoś się szybciej pojawić, także tak to wygląda. Możemy użyć także naszego drugiego Q, czyli po prostu jak jesteśmy w trakcie lotu, używamy tutaj flasha. Gdzieś się goście nie byli na drodze mojego tornada, a mimo wszystko zostali podrzuceni, także myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawe. O, tak to wygląda. Ok, kolejną sztuczką, którą możemy sobie wypracować, jest oczywiście taka, że jeżeli używamy E z naszego spawna, no to no matter what musimy do niego wrócić, co oczywiście jest trochę smutne, ale jest oczywiście taka sztuczka, że załóżmy, że brakuje nam 20 golda do jakiegoś itemka, albo nie wiem, 15 czy coś takiego. Idziemy mniej więcej tutaj, używamy E do bazy, gold nam się oczywiście odnawia i tutaj możemy wtedy sobie kupić coś fajnego. Od momentu, kiedy użyjemy tutaj E, dostaniemy dodatkowo około 10 golda, ale wiadomo, że jeżeli tutaj się przesuniemy, to będzie to około 20 golda, także myślę, że też ciekawa sztuczka. Kolejną ciekawą sztuczką jest na przykład, że jeżeli chcecie zdivwardować, możecie sobie oczywiście użyć E, dać jakiegoś fajnego divwardzika, a jeszcze raz, no już jesteście z powrotem na midzie. Oczywiście możecie to używać
w różne miejsca, dajemy sobie E, możemy dać wtedy jakiegoś fajnego div warcika bez problemu i myślę, że jest wtedy wszystko od cacy. E ma też bardzo ciekawą interakcję z niektórymi spelkami, załóżmy, że tutaj jest Zoe, używa na nas swojego bombla, dostajemy właśnie go E, zasypiamy, używamy E drugi raz i po prostu nie dostajemy sleepa. Jeżeli będziecie grać właśnie na Zoe, możecie to w fajny sposób wykorzystać. To samo działa z Lilią, czyli załóżmy, że Lilia używa na nas R-kę. Kiedy ta umiejętność się kastuje, my używamy E, zasypiamy, drugi raz używamy E i jakby nasze E kanceluje tego sleepa, co znaczy, że nie dostaniemy E od Zoe albo R-ki od Lilii. Myślę, że też warto o tym pamiętać jako ciekawostka. Też to trochę inaczej działa z Kamilką, na przykład jeżeli Kamilka użyje na swoją R-kę, a my użyjemy E, załóżmy, że tu jest tak mniej więcej granica tego, to my się cofniemy jakby do granicy tej R-eczki. Tak samo oczywiście z Mordekaiserem, gdzie chyba powrotnego naszego E nie możemy użyć, także ta umiejętność jest trochę triki i zastosowania z innymi spelkami w rolu są trochę różne, o których myślę, że powinniście wiedzieć. Kolejną sztuczką oczywiście jest przeskakiwanie przez ścianę za pomocą naszego Q. Myślę, że musicie dojść do wprawy z tym wszystkim, bo nie jest to rzecz prosta. Jak widzicie, tutaj możemy na przykład przeskoczyć przez tą grubą ścianę, ale na przykład jak stanę tutaj, to poleci jedynie moje tornado, także patrzcie. Jak widzicie, moje tornado zadało damage, jednak ja przez tą grubą ścianę się nie dashnąłem, jednakże za pomocą tego Q naprawdę możecie dashować przez bardzo grube ściany, także myślę, że to jest niesamowicie fajna umiejętność do po prostu escape'owania, także warto sobie oczywiście te Q nabić, podejść gdzieś tutaj i użyć tego Q do przeskakiwania, żeby być jeszcze dodatkowo mobilnym. Oczywiście nasze Q możemy nastakować na raptorach, tak jak Yasuo, także podchodzimy, używamy dwa razy Q i wtedy mamy dodatkowy escape oraz dodatkowe obrażenia. Tak jak wspomniałem w kombosach, jeżeli widzicie, że Yone używa R-ki, jego R-ka się kastuje, możecie mu flashnąć na twarz jak Sionowi, albo po prostu użyć, nie wiem, R-ki od Kasadina, także pojawiacie się gdzieś tutaj, flashujecie mu, on używa R-ki, pojawia się za wami, a nie za ścianą, także myślę, że to też jest ważne. Ta R-ka ma też trochę taki dziwny ręcz, czyli patrzcie, użyjcie na przykład tutaj, widzicie, i ona się pojawi tuż za ścianą, także możecie ją używać do naprawdę wszelakiej ucieczki i ten ręcz jest ogromny. Nasze E, jak widzicie, daszuje lekko do tyłu, także możecie go użyć do ucieczki, na przykład załóżmy, że Gragas tu idzie do was, używa swojego E, wy używacie E i od razu E i w taki sposób możecie także uniknąć różnej maści skillshotów. Jeśli chodzi o Max Order, oczywiście pierwszym skillem, który chcemy maksować oraz który chcemy wziąć jest Q, czyli po prostu zwiększone obrażenia, zmaksymalizowanie tych naszych obrażeń. Drugie jest E, czyli zwiększenie naszych true obrażeń, także to na fajny zasadzie działa. Ostatnie maksujemy W, czyli po prostu shieldzik. Oczywiście, kiedy mamy możliwość, maksujemy R-eczkę, czyli 6, 11 oraz 16 poziom. Warto także wspomnieć, że na drugim levelu warto wziąć sobie W, żeby po prostu bezpiecznie farmić, tracić tego HP jak najmniej. Na trzecim levelu dopiero odbierzemy nasze E. Jeśli mowa o samonerkach, oczywiście najpopularniejszym spelem, który gramy na Yone, jest Flash. Jest on grany praktycznie w każdej gierce, czyli dodatkowa możliwość doskoczenia do kogoś albo ucieczki. Myślę, że nie ma co się za bardzo nad tym rozwodzić. Drugim samonerk spelkiem najbardziej popularnym jest Ignite, czyli po prostu możliwość zabicia kogoś na jeden na jeden. Szczególnie przydatna dla takich postaci jak Yone, jak Yasuo, jak Assassini. Także myślę, że to jest grane w większości sytuacji. Ewentualnie możecie jeszcze zagrać sobie teleporta. Jest on częściej spotykany na top lane'ie. Jednak myślę, że jeżeli bylibyście uparci, możecie takiego teleporta zagrać. Są także tacy gracze Yone, którzy grają Exhausta w trudne matchupy, na przykład w Syndrę, na przykład w Akali, takie postacie, które mogą was zberstować. Ja osobiście nie jestem fanem, uważam, że w te matchupy także można grać Ignite, ale wiecie, że jest taka możliwość. Oczywiście Yonem też czysto hipotetycznie można iść do dżungli i działa on jako tako, szczególnie na niskich poziomach, także na tego smite'a ewentualnie także możecie się zdecydować, ale oczywiście najczęściej spotykanym i najbardziej uniwersalnym jest Flash plus Ignite i tak polecam wam grać. Pomówmy teraz trochę o runach. Na Yone macie dwie ścieżki wyboru swojej drogi run. Możecie iść albo pod bucika, czyli Fleetfoot Walk, albo pod Conquerora. Kiedy gram bucika, kiedy Conquerora? Większość takich pro graczy Conquerora gra na melee matchupy, dlatego że wtedy można go bardzo łatwo nastakować. Bucika gramy właśnie na range matchupy. Yone ma problem w early game'ie, dlatego dodatkowy sustain będzie niezwykle ważny.
Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, jeżeli jesteście fanami Conquerora, możecie go grać zarówno w melee matchupy, jak i ręcz, podobnie z bucikiem. Jednakże większość gra właśnie bucika, żeby przetrwać fazę linii, oraz Conquerora, żeby po prostu na linii łatwiej tego Conquerora nabić na melee matchupy. Oczywiście, jeżeli gracie bucika, to musicie mieć świadomość, że na linii będziecie mieli większy sustain, ale wasze obrażenia w late game będą słabsze. Podobnie z Conquerorem, że wasz sustain będzie słabszy, jednakże wasze obrażenia będą większe. Tutaj możecie się zarówno zdecydować na overheala, jak i na triumfa. Z tego co widziałem, triumf jest częściej wybierany, także po niego się skierujemy. Tutaj zarówno Attack Speed, jak i Tenacity są dobrymi runami. Jeżeli już chcecie mieć jakieś Tenacity, to polecam wam tutaj je wziąć, a nie Merkury. Dlatego, że po prostu Gold Effective Berserkerki są ważniejsze, bo tu dostajecie 18% Attack Speeda z butów 35%. Tu dostajecie 30% Tenacity z butów 30%. Także jak już musicie, tu bierzecie Tenacity. Jednakże, tak jak wiemy, Yone bardzo dużo czerpie z Attack Speedu. Cooldowny, dodatkowy damage. Także raczej tutaj też się kierujemy w Attack Speed. Jak już wolimy sobie kupić jakiegoś QSS-a, jeżeli przeciwnicy mają jakieś jedno hard CC. I tutaj zarówno Cap de Grey, jak i Last Standing są dobrymi runami. Ja jestem większym fanem Cap de Grey. Nie wiem, jakoś mi się tak po prostu przyjemniej gra. Jednakże z tego co widzę, większość osób gra Last Standinga. Także tutaj, jak jest wam po prostu wygodniej, albo Last Standing, albo Cap de Grey. I druga strona run, większość sytuacji jest zawsze taka sama, czyli Taste of Blood plus Revenus Hunter, czyli lepszy sustain na linii i większe leczenie. Także tutaj możecie sobie zagrać Sudden Impact, jeżeli chcecie mieć po prostu większe obrażenia. Z tego co widziałem, większość gra Taste of Blood, żeby po prostu bezpiecznie przebrnąć przez fazę linii, która nie jest najmocniejszą stroną od Yone. Tutaj wiem, że także jakieś pojedyncze osoby sobie próbują Shield Basha plus Bone Plating albo ewentualnie Overgrow. Jak najbardziej można, ja nie jestem fanem, jestem zdecydowanie większym sympatykiem tej strony run czerwonej, ale także możecie sobie zieloną spróbować. Tutaj zawsze gramy Attack Speeda, jak już mówiłem, dodatkowy cooldown na Q i W, większy damage, lepsze last hitowanie, jak najbardziej spoko. Tutaj Adaptive Force i tutaj zależnie na kogo gramy Armor, jak gram na AD przeciwnika Magic Res, jak gram na AP i HP, jak nie wiem, jak na przykład w przeciwnym kompie widzimy Irelia i Akali, a po banach nie można jednoznacznie stwierdzić, kto idzie na topa, a kto na mida. Także tyle to o runach. Jeśli chodzi o buildy, gierkę przeważnie zaczynamy z Doran's Blade'em. W większości sytuacji, ewentualnie kiedy mamy bardzo trudny matchup, możemy sobie pozwolić na Doran's Shield'a, czyli w postaci takie jak na przykład LB, jak Anivia, czyli po prostu caster midlanerów, którzy mogą być dla nas na początku problematyczni ze względu na to, że są po prostu range'ami. Wtedy możemy sobie pozwolić na Doran's Shield'a, a tak zaczynamy po prostu z Doran's Blade'em i Podką. I ona jest dość specyficzną postacią pod względem budowania, tak jak Yasuo, dlatego że pierwszym itemkiem, po który chcemy sięgnąć, są buty. Chyba za każdym razem tak się dzieje, dlatego że chcemy mieć zwiększoną mobilność, zmniejszony cooldown na naszym Q oraz W, także jest to idealny but dla Yone. Ewentualnie w niektórych przypadkach, kiedy przeciwnicy są albo full AP, albo full AD, możemy sobie kupić tabiki oraz merkurki, jednakże w większości sytuacji wszyscy grają tak, że jednak ten attack speed jest kluczowy dla Yone, dlatego berserkerki są kupowane. Następny item. Zawsze chcemy kupić sobie non-quivera, no matter what, dlatego że z tego itemku kupimy 3 itemki, które po prostu gracze Yone mogą się zdecydować, czyli Shield Bow, czyli Gale Force, czyli Kraken. Kiedy po jakiej idziemy? Obecnie najpopularniejszy jest Gale Force i ja także go kupuję praktycznie w każdej gierce, czyli po prostu dodatkowe obrażenia, większa mobilność. Bardzo, bardzo sympatyczny item z bardzo sympatycznymi statystykami. Jest on, wydaje mi się, najbardziej uniwersalny. Pomaga on także do dostania się do mobilnych celów, co w przypadku Yone jest jednak ważne, bo mimo wszystko, kiedy mamy TE, mamy zwiększony movement speed, ale ten krótki daszyk jest naprawdę potrzebny. Ewentualnie drugim najbardziej popularnym itemem jest Shield Bow, też grany przez wielu graczy Yone, czyli po prostu dodatkowa tarcza, która jest dobra na bursta. Shield Bow może być prawdopodobnie grany częściej za niedługo, dlatego że Gale Force ma dostać nerfa. W momencie, kiedy to nagrywam, jego cooldown jest 60 sekund, za niedługo ma być to 90 sekund, jednak mimo wszystko wydaje mi się, że po tym drobnym nerfie nadal będę grał Gale Force'a. Przynajmniej dla mnie jest to zdecydowanie najprzyjemniejszy item, o wiele lepiej mi się grają one właśnie z tym itemkiem, a nie z Shield Bowem. Shield Bow jest zdecydowanie dobry na takie postacie, które mają bardzo dużo burstu, czyli na przykład gram na jakąś Syndrę, na jakąś Katarinę, na jakieś postacie, które właśnie chcą nas zabić na combo, ten Shield Bow będzie bardzo dobry.
Kraken jest bardzo dobry, jeżeli gramy na bardzo dużą ilość tanków, czyli na midzie jest na przykład tank, na dżungli jest tank. Wydaje mi się, że w przeciwnej drużynie musi być co najmniej dwóch, trzech czempionów tanki, żeby ten item się po prostu opłacił. Także wydaje mi się, że najlepszymi obecnie itemami jest Gale Force i Shield Bow. Zdecydowanie więcej graczy gra Gale Force'a, nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak to będzie po nerfie. Ja jestem przekonany, że nadal będę grał Gale Force'a. Oczywiście to wszystko zależy od team kompu, może bym grał na jakąś Syndrę, a w lesie nie wiem, byłby Graves czy coś takiego, no to raczej bym się zdecydował na Shield Bowa. Ok, drugim itemem, po którego sięgamy, i tu są dwie szkoły, albo Blood Trister, który wam daje trochę większą tankowność za pomocą shielda oraz lepsze leczenie, albo Infinity Edge, który znacznie zwiększa wasze obrażenia. Ja jestem jednak zwolennikiem Blood Tristera i po niego się kieruję w większości sytuacji. Jednakże zawsze po tym itemie oczywiście idę w Infinity. Także tutaj jest wymienność albo Infinity Blood Trister, albo Blood Trister Infinity. Podobnie jak z Gale Force'em, Krakenem oraz Shield Bowem, polecam wam pograć, potestować, z czym wam się gra najprzyjemniej i po prostu tak grać. Ja jestem zdecydowanym fanem Gale Force'a, także po niego sięgam, a potem Blood Trister into Infinity. Fajnym też itemem oczywiście dla Yone jest Mortal Reminder, bo jest to po prostu tani item, który zapewnia nam naprawdę bardzo dużo sympatycznych statystyk, czyli AD, Attack Speed, Crit, który na Yone jest, tak jak powiedziałem, kluczowy, i Movement Speed. Dodatkowo ten item jest niesamowicie tani, bo za Infinity zapłacimy bodajże 3500 albo 3400, coś takiego 3400, tak samo Blood Tristera, a ten item jest o 900 golda tańszy, także ten item jest kluczowy. Ja go kupuję bardzo często, niekoniecznie przeciwnicy muszą mieć jakąś bardzo dużą ilość leczenia, po prostu ten item jest bardzo dobry, dlatego że jest bardzo tani. Także tak wyglądają w większości sytuacji moje 4 itemki w grze, oczywiście z budkami. Piąty jest sytuacyjny. Jeżeli gramy na bardzo dużo AD przeciwników, naszym ostatnim itemem może być Guardian. Jak najbardziej ok, dodatkowe życie jest jak najbardziej zawsze w porządku. Jeżeli chcemy mieć trochę więcej obrażeń, możemy sobie pójść po Storm Razor. Ja nie jestem zbyt dużym fanem, uważam, że nie jest to najlepszy item dla Yone, także po niego raczej nie sięgam. Warty uwagi jest także Bork, czyli bardzo dobry item, jeżeli gram na tanki przeciwników. Taki Bork plus Kraken naprawdę bardzo dobrze ze sobą współgrają, także jeżeli gramy na bardzo dużą ilość tanków, możemy po niego się skierować. Jeżeli gram na bardzo dużą ilość AP przeciwników, możemy sobie kupić Wit's Enda. Ja bym go właściwie jakoś tam wcześniej wcisnął, na przykład jeżeli gram na Syndra na midzie, w dżungli jest Elise, a na topie jest jakiś Rumble, wtedy naprawdę ten Wit's End robi robotę. Jeżeli nie jesteście fanami Wit's Enda, możecie się skierować po Mava, też to jest dobry item. Jednakże Yone nie potrzebuje za bardzo ability haste'a, bo tak jak powiedziałem, nasze Q i W skalują się z attack speedem, właściwie ich cooldown, także ten cooldown na Yone nie jest taki kluczowy. Jeżeli chodzi o AD także przeciwników, dobrym item jest Devdance. Właściwie mi się z nim bardziej przyjemnie gra niż z GA, także jeżeli gramy na bardzo dużą ilość AD przeciwników, przeciwnicy są full AD, taki Devdance będzie jak najbardziej sympatyczny. Także tak to by wyglądało z itemkami na Yone. Jak widzicie, tych możliwości na ostatnim itemku jest trochę. Tak samo oczywiście nie musicie grać Mortal Remindera, jeżeli nie chcecie. Na przykład jeżeli gracie oczywiście na full AD przeciwniku, możecie sobie zagrać takie dwa itemki. Jeżeli gracie na full AP przeciwniku, możecie sobie zagrać takie dwa itemki, żeby mieć jak najwięcej statystyk defensywnych. Największe wątpliwości w buildzie oczywiście budzi Mythic item, ale to tak jak powiedziałem, musicie sobie pograć, potestować, który jest obecnie dla was najlepszy. Mi się najprzyjemniej gra z Gale Force'em i nawet po tym nerfie będę sobie z nim grał, ale jeżeli lubicie Shield Bowa albo Krakena, jak najbardziej możecie z nimi grać. Przejdźmy teraz do kontr. Na górze widzimy trudne matchupy dla Yone, na dole sympatyczne, łatwe matchupy. Zacznijmy od Irelia. Irelia jest trudnym matchupem dla Yone, może na nas grać niezwykle agresywnie. Możesz sobie oczywiście kupić trochę armora, może nas cały czas olinować. Na side też jest bardzo silna, także na dobrą Irelię gra się niezwykle trudno i wielu graczy Yone ją banuje. Kolejnym trudnym matchupem jest Pantheon. Pantheon oczywiście jest bardzo silną postacią w Eargame'ie. Yone ma kłopoty w Eargame'ie, także taki Pantheon na początku rozgrywki będzie na nas bardzo dobry. Jego Q jest bardzo opresyjne i jego E jest bardzo opresyjne. Może puszować cały czas, roamować. Na takiego dobrego Pantheona naprawdę bardzo problematycznie się gra i musimy po prostu przetrwać early game, żeby się doskalować. Kolejnym matchupem jest Akali. Jest to trochę skillowy matchup, jednakże faworyzujący Akali,
która może sobie kupić szybką zonę, ma możliwość outplayowania nas za pomocą swojego E oraz W, także na dobrą Akali się naprawdę gra niezwykle niesympatycznie. Kolejnym matchupem jest Ani. Ani, która ma bardzo duże obrażenia we wczesnej fazie rozgrywki, może nas także harasować za pomocą autoataków. Jeżeli gramy na Ani, polecam wam zacząć z Doranem. Tutaj także dobrym intelem będzie Wizend albo jakiś QSS, podobnie jak Sakali, gdzie taki Wizendzik na pewno na początku się przyda. Na Ani po prostu chcemy przetrwać early game, kiedy mamy już jakiś kupiony MR, wtedy możemy się z nią bić. Chcemy także wyczekać oczywiście jakąś chwilę nieuwagi Ani, złapać ją gdzieś na rzece, użyć dobrej ereczki i wtedy możemy starać się ją zone-shotować. Tylko tu jest taki problem, że ona może nas zone-shotować szybciej. Kolejnym matchupem jest Ahri, tutaj także w cenie będzie jakiś dobry Wizend, jakiś QSS-ik. Ahri też jest bardzo dobrą postacią w początkowej fazie rozgrywki, ma niezwykle sympatyczny sustain, także musimy tutaj grać na bezpiecznie wczesną fazę rozgrywki, oczywiście tak jak w matchupie na Ani, bardzo dobry będzie tutaj Fleet Footwork. Chcemy po prostu przetrwać, kupić sobie jakiś MR i wtedy możemy się z nią po prostu napieprzać. Ahri też ma oczywiście na nas bardzo dobrą ereczkę, gdyż trafienie ereczki w Ahri jest praktycznie niemożliwe. I dwa matchupy, o których chciałem tutaj jeszcze wspomnieć, jest Orianna oraz Syndra, czyli dwie postacie, które są niezwykle dobre w early game. Tutaj także polecam grać Fleet Footwork, po prostu przetrwać tą fazę linii i w mid game jako tako już mamy szansę zone-shotować te dwie postacie na jakieś E, R, K, Q, W, oczywiście autoataczki, wtedy jest naprawdę spoko. Z tymi postaciami jest taki problem, że one także są dla nas sympatyczne w teamfightach, gdzie taka Syndra może nas po prostu one-shotować za pomocą ereczki. Oczywiście przyda się jakiś MR, przyda się jakiś shieldball. Orianne też się niesympatycznie gra, bo jej kuleczka jest niezwykle denerwująca. Jeżeli nas złapie na jakąś ereczkę, możemy zostać one-shotowani. Także to też są takie postacie, na które trudno się gra fazę linii, trzeba być niezwykle cierpliwym, bo mogą nas bardzo mocno obić za pomocą autoataków i spelków, a teamfighty też nie są proste. Jeśli chodzi o łatwiejsze matchupy, no to zdecydowanie tutaj łatwym matchupem jest Zoe. Zoe trzeba na początku uważać, żeby nas nie zharasowała, bo jest to range mage, podobnie jak Orianna czy też Syndra, która może naprawdę zabrać nam sporo życia na początku. Jednakże z Zoe właśnie nasze E tak współgrają, że jeżeli Zoe chce, żebyśmy zostali uśpieni, my wtedy używamy E po raz kolejny i nie dostajemy slipa, także to jest naprawdę bardzo duża kontra, co pozwala ten matchup praktycznie wygrać. No i myślę, że to jest niezwykle łatwy matchup, wystarczy sobie kupić jakiegoś MR-a. Nie musimy nawet właściwie kupować QSS-a, bo tak jak powiedziałem, nasze E naprawdę jest OP w tym matchupie. Jest to niezwykle sympatyczny matchup, ponieważ cały czas taką Zoe z naszą ereczką możemy olinować. Kolejny matchup to Yasuo. Tutaj pojedynek dwóch braci bodajże, bo Yone i Yasuo to są bracia z tego co się orientuję. Yone jest dobry na Yasuo, dlatego że Yasuo jako tako nie może nic nam zablokować za pomocą swojego Windwalla. Dodatkowo też nasze E jest niezwykle opresyjne, bo zwiększa potencjał w walce 1 na 1. Jest to po prostu bardzo dobry matchup, który powinniśmy wygrywać. Kolejny matchup na Sylasa. Tutaj oczywiście szybkie Exe będzie w scenie, na które możemy sobie pozwolić na Yone. Bardzo solidny matchup. Jeżeli nie jesteśmy do tyłu, powinniśmy każdy 1 na 1 wygrywać. Także jeżeli Sylas będzie do przodu, będzie miał jakieś 3-0, to będzie problematyczny matchup, bo będzie wygrywał all-iny. Jednakże w przeciwnej sytuacji nie powinniśmy tego matchupu przegrać. Tutaj oczywiście też jakiś MR będzie w cenie. Kolejny matchup Kassadin. Myślę, że tu nie ma się za bardzo co rozwodzić. Kassadin jest po prostu słabą postacią na AD czempionów, także tutaj naprawdę taki Kassadin od pierwszego levela nie ma nas łatwo. Możemy go cały czas olinować za pomocą naszej E, za pomocą naszej ereczki. Mimo, że bijemy trochę obrażeń magicznych, to taki Kassadin naprawdę ma na nas niezwykle trudno. Kolejny matchup Kayle. Kayle, która chce się sfarmić, która chce trochę doskalować. Taki Yone też nie ma najsilniejszy fazy rozgrywki, ale w porównaniu z Kayle jest naprawdę prawdziwą bestią w fazie linii, także taka Kayle nie może praktycznie farmić od pierwszych leveli, wygrywamy trady, też nieźle skalujemy, także taka Kayle naprawdę ma nas naprawdę trudno. Dodatkowo kiedy dysponujemy naszym E, możemy oczywiście cofnąć w dowolnym momencie, także taka RK od Kayle nie zawsze się sprawdzi. I kolejnym matchupem, o którym jeszcze chciałem wspomnieć, jest Ekko. Ekko, z którym też teoretycznie powinniśmy mieć łatwo, bo możemy sobie oczywiście kupić jakiegoś Wizendzika, z takim Ekko wygrywamy długie trady, jesteśmy lepsi na sidelane. Dodatkowo chciałem tutaj wspomnieć o dwóch skalujących midlanerach w postaci Azira i Ryza.
Te postacie nie są najsilniejsze na linii, także taki Yone może sobie na nich spokojnie farmić, mimo że są range'ami. Dodatkowo te postacie chcą się wyskalować. My bardzo szybko spajkujemy, na szóste możemy je już one-shotować. Możemy sobie oczywiście kupić jakiegoś Winsendzika. I takie postacie nie tylko w teamfightach, ale także oczywiście na sidelane'ie mają nas niezwykle trudno. I takim postaciom po prostu bardzo trudno się doskalować. Tyle to o matchupach. Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście i wiecie już mniej więcej, jak co grać oraz które matchupy są trudne, a które należą do tych prostszych i nie musicie się ich obawiać. Dzięki za oglądanie, to by było na tyle. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego, możecie mi się odwdzięczyć łapką w górę, komentarzem, subskrypcją, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Jeżeli byście chcieli zobaczyć jakieś czempiony, do których miałbym nagrać poradnik, oczywiście możecie je napisać w komentarzu. Tyle to ode mnie, pozdro, wbijcie jeszcze może na moje social media. Na razie, miłego dzionka, elo, z Bogiem.